nami Wiesław Jagusz w czerwonym kasku, Adam Pawliczek w niebieskim, Rafał Okoniewski w białym i w żółtym Piotr Świst. Tych zawodników za chwilę obejrzymy w walce na pilskim torze. Jak sądzisz, Zenon, czy jest szansa, że te warunki torowe z biegu na bieg będą troszeczkę lepsze? No, jest naprawdę zimno i nie sądzę, że warunki torowe się zmienią. Na pewno ten tor jest ciężki i będzie takim do końca zawodów. Mamy nadzieję jednak, że nie będzie już upadku. Popatrzmy na wyścig dziewiąty. Dobry start z pierwszego pola Jagusia. Dobrze także Pawliczek. Jagusz teraz ładnie próbował blokować Pawliczka, a tam przemknął doskonałym manewrem Piotr Świst, a więc znów popisał się zawodnik, był już z Rzeszowa, teraz powrót do Gorzowa, na to wszystko wskazuje. Piotr Świst na prowadzeniu, ale atakowany po zewnętrznej, przed jadącego w niebieskim kasku Pawliczka. Pawliczek dopiął swego, wychodzi na prowadzenie, no wreszcie udała się ta piękna szarża Pawliczkowi, ale tylko na chwilę, bo właśnie niestety przedobrzył i uślizg motocykla, upada Pawliczek, nie kontynuuje już także jazdy Jagusia, więc w tej chwili trójka jednak zawodników na torze, bo Pawliczek podniósł się i po ten jeden punkt zapewne dojedzie. W tej sytuacji Piotr Świst na prowadzeniu, na drugiej pozycji Rafał Okoniewski, na trzeciej Pawliczek. Troszkę chaosu w tych wydarzeniach na torze. Znów bardzo rozciągnięta stawka zawodników. Ale wszyscy trzej, zapewniam Państwa, jeszcze kontynuują jazdę, oczywiście poza Jagusiem, któremu znów przytrafił się jakiś defekt, a więc Piotr Świst przed Rafałem Okoniewskim i Adamem Pawliczkiem, który właśnie teraz minął linię mety. No i znów mieliśmy taki ładny atak Piotra Śwista, który tam jak pocisk przemknął obok rywali, ale Pawliczek, no szkoda, żal mi trochę ambitnego żużlowca z Rybnika, że nie uda mu się ten atak do końca. Popatrzmy zresztą na wydarzenia tego wyścigu. Piotrek Świst przegrał właściwie start, został wypchnięty przez Pawliczka na szeroką. Tu z kolei Jaguś wyjechał, przeciął tor jazdy Pawliczkowi. Wykorzystał to Piotrek, który przecinając spod bandy, zrobił tak zwaną długą prostą, przeleciał wręcz obok rywali, wysunął się na prowadzenie i właściwie już niezagrożony mógł jechać do mety, jednak popełnił błąd na drugim okrążeniu, wchodząc zbyt wąsko w krawężnik, gdzie były olbrzymie dziury, wyniosło go na zewnętrzną, wykorzystał to Pawliczek, minął go. Ale potem jednak złapał uślizg, tak jak to złapał uślizg, przewrócił się. No i tylko z powodu defektu Jagusia mógł zdobyć jeden punkt. Piotr Świst przed Rafałem Okoniewskim, Adamem Pawliczkiem i Wiesławem Jagusiem. Piotr Świst tym samym jest jednym z dwóch wiceliderów po dziewiątym wyścigu.